opowieść o przedmiocie, którego poszukuje się od wielu, wielu wieków. Już mieliśmy pewną wprawę, bo to jest, no nie mogę powiedzieć tom trzeci, ale trzecia książka serii. Tutaj chętnie bym przywołał wydawcę, żeby powiedział, bo na pewno dużo ciekawego było, ale nie wiem, czy się uda. No, wielką zasługą też tej książki jest na pewno opracowanie graficzne Macieja Markiewicza, który te wszystkie elementy, jest ich tutaj bardzo, bardzo dużo, bo ta książka ma kilkaset zdjęć, ułożył w taką całość, że kartkując powoli, powoli, powoli dochodzimy do poznania historii Kielicha, bo o tym jest ta książka. My nie chcemy nikogo przekonać, że to jest święty Graal. Chcemy po prostu pokazać jego dzieje i powiedzieć, taka jest nasza propozycja, ale nie tylko nam, znaczy nasza, no, naukowców, którzy to badali, historyków. I cóż, no, praca nad tą książką oczywiście była fascynująca i składanie tego materiału, jak zawsze wychodzi ileś elementów, które chcielibyśmy zawrzeć dodatkowo, jak chociażby jak wyglądała ostatnia wieczerza, no bo wtedy to się zaczęło, prawda? To zresztą o czym z księdzem przed tą konferencją rozmawialiśmy, że w oryginale greckim jest, pan jest, że goście kładli się, leżeli przy stole, prawda? No trudno nam to tłumaczyć w ten sposób, bo my siedzimy, no w tej chwili też siedzimy przy stole. Wtedy były inne zupełnie realia i to wszystko staraliśmy się w tej książce pokazać, łącznie z ważnością ostatniej wieczerzy, nie tylko dla naszej wiary, dla naszej kultury, dla naszej cywilizacji.